Siemanko. Siemanicie. Pa, pa. Pożegnanie już mamy za sobą. Czy tu ma dużo energii? Zupełnie inaczej niż żeńska część zespołu. W tym ja. Oho, czy nam się uda dzisiaj pozwiedzać okolice? Czy nam się nie uda? Witajcie w dalszej części tego vlogusia. Pokażę wam coś. Dostałam prezent. Brudne lustro. Oporodowy prezent, ciążowy prezent, prezent na urodzenie dziecka. Nie wiem, czy to jest popularna rzecz w Polsce. Wydaje mi się, że wszędzie mniej więcej coś takiego jest, ale no może nie jest to jakieś takie na szeroką skalę. I różnią się te rodzaje prezentów, ale w Korei czymś dość popularnym po urodzeniu dziecka jest prezent poporodowy, zwykle od męża. Zwykle dostaje się też jakiś tam prezent od teściów. Coś tam, wiadomo, że dostaje się masę ubranek dla dzieci, dostaje się jakieś koperty. W Korei zawsze wszystko załatwia się kopertami, ale prezent od męża to jest coś bardzo popularnego. I w Korei takimi prezentami od męża po urodzeniu dziecka są zwykle luksusowe rzeczy. W sensie jakieś luksusowe torebki najczęściej. Z tego, co widziałam po znajomych, to większość Koreanek, które znam, które urodziły dziecko, czy to z rodziny, czy nie, dostało jakąś torebkę. I ludzie w Korei ogólnie mają bzika na punkcie luksusowych rzeczy. Nie wiem, gdzie się mam patrzeć teraz, tutaj chyba. Ludzie ogólnie w Korei mają bzika na punkcie luksusowych rzeczy. To pewnie wiecie, chociaż możecie sobie nie zdawać sprawy, na jaką skalę mają bzika na punkcie tych rzeczy. Jak się wejdzie do koreańskiego metra, to większość osób, które siedzą w tym metrze, będzie ubrane w markowe ubrania, a bardzo wiele kobiet będzie miało markowe torebki. I to takie bardzo markowe torebki, jakieś Prady czy inne. Ja się zupełnie na tym nie znam i nigdy mnie to nie interesowało, ale podobno to są często po prostu najnowsze modele. Bardzo wiele osób w Korei interesuje się to takimi rzeczami i stawia sobie za życiowy cel wręcz posiadanie jakichś takich torebek. No cóż, nie mnie oceniać, ale domyślacie się po mojej kolekcji ekotoreb, która zawsze pokazuje się na tym kanale, że nie leży to w obszarze moich zainteresowań. Więc jak mój mąż pytał mnie, jaki prezent by mnie interesował, my nie jesteśmy tacy prezentowi i nie lubimy nawzajem prezentów niespodzianek, bo się zauważyliśmy, że to się zupełnie u nas nie sprawdza, więc zapytał mnie, jaki mu chciała prezent, to bez większego zastanowienia odpowiedziałam, że chciałabym to. Czyli taką kamerkę, więc będziemy teraz tym nagrywać w vlogusie. Często się pytacie, jakim sprzętem nagrywam. Początek vloga był nagrywany Samsungiem telefonem, teraz taką kamerką. Oczywiście już mnie zaczęła wkurzać, bo nie wiem, jak tym sterować. Cały czas tak dziwnie. Wkurza mnie też ten mikrofon, gdyż jest wielki i mój mikrofon na kabelek był jednak lepszy, ale może da się go tutaj podpiąć? I tak, będziemy sobie tym vlogusiować. Bardzo jestem też ciekawa, czy w Polsce też uskutecznia się takie poporodowe prezenty i czy też są to luksusowe torebki. Słyszałam, że ostatnio w Polsce luksusowe torebki są bardzo modne, tak samo jak w Korei, prawda? A propos luksusowych torebek, akurat tu w wózku miałam. Patrzcie, jaką mam fajną, nową ekotorbę. Ale i tak wiadomo, paczyna forever. Włączymy śledzenie twarzy. Jeździ za mną. Jeździ. Ciekawe, czy w lustrze to działa. No. Korzystając z tego, że moja mała towarzyszka śpi i że dostałam paczkę, zajmiemy się w dalszej części odcinka sprzątaniem, tylko wam coś pokażę. Patrzcie, jaki mi magnesik przyklejili na... Korea w pigułce. Tu u góry widzimy. 3 miesiące, minus 10 kilo. Jumping and Jimjil. Dajo ty. Już się można domyśleć, o co chodzi, nawet nie tłumacząc. Jumping, no to skakanie. Jimjil to jest sauna, a dajo ty to dieta. Chociaż nie wiem, co to ma z dietą wspólnego, ale czasami takie programy odchudzające, nawet jeżeli są tylko skakaniem, bez jakiegoś ustalania programów dietetycznych, nazywa się dietą w Korei. Nieważne. Tutaj mamy skakanie, nie widać. Tutaj jest ta sauna. Też tak średnio widać, ale to, co wam chciałam pokazać, przez co nie zrywałam tego magnesiku cały czas, żeby pamiętać o tym,
to slogan Pioman Pegu ta Pedrimnida. Tutaj mamy grę słów, bo jak widzicie, dużo tu jest takich literek. To oznacza, oprócz kości pozbędziemy się wszystkiego. I ten slogan mówi wszystko o dietach w Korei Południowej. Nie będę tego komentować nawet, ale nie polecam się tutaj odchudzać. To możemy już wyrzucić. Witam! Chciałam powiedzieć, że korzystając z tego, że moja towarzyszka śpi, zajmiemy się sprzątaniem, ale chyba czeka nas przerwa na zabawianie teraz. 2 godziny później bierzemy się za sprzątanie, bo przyszła do mnie paczusia i będziemy sprzątać to, co widzicie za mną, czyli lodówkę. Już był taki odcinek ze sprzątaniem lodówki, wtedy sprzątaliśmy w środku. Oglądaliście to, ku mojemu zdziwieniu, więc może obejrzycie też, jak sprzątam na lodówce. Jak widzicie, moja lodówka jest cała w zdjęciach i będzie jeszcze bardziej cała w zdjęciach, znaczy zmienimy aranżację. Mój mąż zawsze marudzi, że na tej lodówce to po prostu tylko jeszcze wiecie co? I żebyśmy poukładali te zdjęcia jakoś, ale póki nie było Jony, no to czułam, że bez sensu jest wywoływać nowe zdjęcia, ale jak już Jonusia jest, to i motywacja do wypełnienia lodówki nowymi zdjęciami też jest, więc zamówiłam sobie nowe zdjęcia. Pościągamy te stare, trzeba będzie w międzyczasie to jeszcze chyba wytrzeć tą lodówkę i poprzyklejamy nowe. To będziemy robić w dzisiejszym vlogusiu. Patrzcie, jaki Sonuś malutki. Część tych zdjęć trzeba będzie zostawić, ale pokażę Wam, jakie fajne nowe zdjęcia mam. Nowe zdjęcia mam takie. Jak mi się dziwnie tą nową kamerą nagryła w formie magnesików. Mam takie zdjęcia. No zobaczcie, czy nie super. Bo tutaj te magnesy żyły swoim życiem, a jak się mocniej trzasnęło lodówką w przypływie dużego głodu, to spadały. Więc zamówiłam sobie zdjęcia magnetyczne. I się tak superowo trzymają. Patrzcie, tutaj akurat śrubne. Ale tu mam jeszcze takie. Gorzej z ich odklejaniem. Na pewno nie spadną przy strzelaniu drzwiami lodówki. No, zamawiałam ich trochę. Mam takie. Nie wiem, czy pamiętacie, w odcinku którymś takim przed porodem jeszcze pokazywałam Wam sesję ciążową. I to była taka sesja darmowa ze szpitala. Była tam sesja ciążowa. Potem sesja w szpitalu taka noworodkowa, krótka, samego dziecka i sesja na 50 dni po urodzeniu. I byliśmy już na tej sesji na 50 dni po urodzeniu. No niby była darmowa sesja i po tych wszystkich sesjach dostaje się taki mini albumik ze wszystkimi zdjęciami z tych sesji, ale robili tam dużo zdjęć i można było sobie te zdjęcia też wykupić, zapłacić za nie, więc tak zrobiliśmy. Przekonało nas do tego głównie, oprócz tego oczywiście, głównie to zdjęcie, no bo szanujmy się. Pokazali mi tą fotkę, to już nie było opcji powiedzieć, że nie, nie chcę tych zdjęć, dajcie mi tylko ten darmowy album. Wykupiliśmy te wszystkie zdjęcia, więc parę z nich też wywołałam. Jest tu też wśród tych zdjęć takie rodzinne zdjęcie. Nie wiedzieliśmy, że będzie rodzinne zdjęcie, więc poszliśmy ubrani tak, jak widać, ale jest całkiem fajne, więc sobie też wywołałam. I wywołałam też to ciążowe, bo już nie planuję takich sesji więcej. I Koreańczycy, tak jak mają bzika na punkcie markowych torebek, to mają też bzika na punkcie sesji zdjęciowych. Jest tu bardzo dużo takich różnych studiów do zdjęć i jest też bardzo dużo różnych właśnie tematycznych sesji, jakichś takich sesji z różnych okazji, na 50 dni, na roczek, na 2 latka. Wiem, że w Polsce też to jest popularne, ale mam wrażenie, że w Korei te sesje są trochę tańsze chyba, tak mi się wydaje. Często są troszeczkę tańsze. I te studia są takie wielkie, że w ciągu jednej sesji, która trwa na przykład pół godziny, tyle trwała ta nasza sesja na 50 dni, to robią zdjęcia w kilku różnych tematach, konceptach. Takie różne są tematy tych zdjęć, można sobie powybierać. Wszystko to przebiega tak bardzo sprawnie i bardzo szybko, że no, podoba mi się, polecam. Jak jesteście w Korei na jakiejś wycieczce, to warto sobie rozważyć opcję zrobienia takiej sesji jakiejś rodzinnej, sesji zdjęciowej w jakimś koreańskim studiu, bo są całkiem fajne. Więc takie tu mam zdjęcia. Mam też zdjęcie najbardziej wzruszające, które musi tu być. Najchętniej to bym sobie je wywołała w takiej wielkiej jakiejś, w jakimś wielkim formacie. Mam też takie zdjęcie.
I mam też zdjęcie takie, które było robione dokładnie 6 lat temu. Znaczy, dla mnie niecałe 6 lat temu, bo nagrywam tego vloga w piątek, a wy będziecie go oglądać w poniedziałek, ale w poniedziałek jest nasza 6. rocznica ślubu i wtedy było robione to zdjęcie. Jak nie widzieliście jeszcze odcinka o ślubie moim w Korei, to był taki odcinek, tam opowiadałam trochę. Zwykle na ślubach w Korei jest ten tradycyjna, jest taka zwykła część ślubna, a potem taka tradycyjna w takich tradycyjnych strojach. Czy zmieniłam się? Trochę. Mój mąż się wcale nie zmienił, uważam. Mam też takie zdjęcie, to już nie z żadnej sesji, w trakcie ślubu, tylko ktoś zrobił telefonem i takie fajne wyszło, więc mam też takie wywołane. I mam też takie, poznajecie mnie bez grzywki. To takie zdjęcie, mój mąż się zdziwi, jak je zobaczy na lodówce. Jedno z pierwszych naszych spotkań. Takie sobie wywołałam, tak mnie wzięło na jakieś romantyczne, prawda, te chwile. I mam też takiego Sonusia, bo jest cudowny. Przy okazji, jak wywoływałam te magnesiki, bo zamawiałam je przez internet, to zamówiłam też trochę małych magnesików. I mam takie zdjęcia w małej formie. Dla babci i dziadka w Polsce i damy też babci w Korei. I parę też się przypnie na naszą lodówkę. To robię remament zdjęciowy. Tak wygląda moja lodówka po przejściach, zobaczcie. Moje ulubione to zdecydowanie to i oczywiście to. Ale też to i to też. Tak to wyszło. Całkiem estetycznie to wygląda. Fajne te magnesiki. Przykleiłam też parę zwykłych zdjęć. Oczywiście musiałam też jesienną pracę plastyczną Sonu z zeszłego roku, bo się wpisuje w te wrześniowe klimaty. I mam tu jeszcze przysięgę małżeńską. Ona już jest trochę zakurzona, ale zawsze tu chyba będzie. Na pamiątkę. Całkiem elegancko. Sprawdzam śledzenie twarzy w nowej kamerze. Śledzi mnie. Technologia. Wiesz, jak się obrócę, to łatwo. Kręci wam się w głowie? Ja na tobie się nie kręci. Ty się cieszysz. Ale ona sobie myśli, co ta matka na ćwiczenia tu wyprawia. Macie pod ręką aviomarin? Choroba lokomocyjna się włączyła? O, mi się pewnie włączy przy montowaniu. Dwie godziny później, a ja dalej się gapię na zdjęcia na lodówce. I przypomniało mi się, że jeszcze jedno bym chciała. Miałam co prawda w tym vlogu robić obiad i w ogóle, ale ostatecznie zjadłam tosta na obiad, więc zajmiemy się zdjęciami i wspominkami dalej. To są tu ślubne zdjęcia i zdjęcia z prawie pierwszej randki. Nie była randka, to było spotkanie w pracy na grillu, ale no, liczy się. Mamy tu zdjęcia z takiej sesji, z takiej sesji, nawet z takich rzeczy, to jeszcze tutaj musi być zdjęcie takie. Z zaręczyn. Nie mogłam go wywołać w formie magnesika, bo nie mam go w formie takiej elektronicznej. Mam tylko to mi zostało. Właśnie, już czas założyć pierścionki wszystkie z powrotem. Przecież już mogę. Uno momento. Pierścionek i obrączka na swoich miejscach i mam tutaj zdjęcie z zaręczyny. Ostatnio ktoś na Instagramie do mnie pisał, jak wyglądają zaręczyny w Korei, więc przy okazji odpowiem na to pytanie. I przy okazji, jeżeli macie jakieś pytania, bo dawno nie było Q&A, chyba dość dawno, to możecie zadawać je pod tym filmikiem. Bardzo lubię czytać wasze pytania i na nie odpowiadać. Dziękuję za uwagę
Koniec ogłoszeń. W Korei zaręczyny to nie jest coś takiego zakorzenionego w kulturze. Zwykle ludzie decydują się na takie zaręczyny, jakieś takie w jakimś specjalnym miejscu, na miesiąc, dwa miesiące przed ślubem, chociaż decyzję o ślubie podejmują zdecydowanie wcześniej często, chociaż bywa i też tak, że podejmują ją właśnie dwa, trzy miesiące przed ceremonią ślubu. Często tak jest w Korei, ale no, zaręczyny to nie jest coś takiego bardzo typowego dla koreańskiej kultury i oczywiście młodsze pokolenia no, chcą już mieć takie zaręczyny, jak widzą w hollywoodzkich filmach, ale wcześniej w ogóle nie były zaręczyny praktykowane. I w naszym przypadku zaręczyny były takie trochę koreańsko-polskie, powiedzmy bardziej koreańskie niż polskie, bo decyzję o tym, że się pobierzemy, podjęliśmy wcześniej. Ale mój mąż, chcąc uszanować to, że zaręczyny w Polsce to coś takiego ważnego raczej, przygotował zaręczyny, nie mówiąc mi o nich wcześniej. Myślałam, że skończy się na naszym wspólnym wybraniu pierścionka, bo pierścionek zaręczynowy wybieraliśmy razem, bo już wtedy mój mąż miał doświadczenie, że niespodziewane prezenty to nie jest coś dobrego w naszym przypadku, więc wybieraliśmy pierścionek razem i myślałam, że nie będzie nic specjalnego z okazji zaręczyn, ale jednak coś było. Zamówiliśmy ten pierścionek zaręczynowy. Nie wiedziałam, kiedy jest odbiór tego pierścionka, więc po prostu sobie na niego czekałam. I w międzyczasie pamiętam, że byłam wtedy mocno przeziębiona i że padał mocno śnieg. I że dwa dni później miałam jechać do Polski na święta. To było w 2017 roku. Zima była wtedy mroźna. No nieważne, dobra. W 2017 roku. I mój mąż wieczorem zaproponował, że idziemy zjeść kolację na mieście. Ja byłam taka trochę sceptycznie nastawiona, bo byłam przeziębiona. Bardzo padał śnieg. No i nie chciałam wychodzić, więc trochę marudziłam. Ale w końcu wyszliśmy. Pojechaliśmy do jakiegoś budynku. I to był taki budynek typu office-tel, czyli taki budynek z małymi mieszkankami. Byłam lekko zdziwiona. Wtedy już się zaczęłam czegoś domyślać. Pojechaliśmy na któreś tam piętro, jakieś takie wysokie to było piętro, pamiętam. I tam na tym piętrze jedne drzwi były takie udekorowane na różowo, więc no trochę się dziwiłam, ale weszliśmy tam i okazało się, że tam jest zrobiony taki biznes, ktoś sobie zrobił, pokój zaręczyn, pokój specjalnych jakichś i okazji. I na środku, w tym pokoiku było takie jakieś sztuczne drzewo kwitnącej wiśni. Widać je na obrazku. Stał stół, były jakieś dekoracje. Takie wiecie, wszystko było lekko kiczowate, ale było fajnie. I stały dwa kieliszki, było dekorowane, świeczki w ogóle. Wszystko. Był tam też pan taki ubrany ładnie, który nas wpuścił do tego pokoju. Pan nas wpuścił do tego pokoju i gdzieś zniknął. I tam odbywały się zaręczyny, leciała taka prezentacja na ścianie z jakimiś naszymi zdjęciami. To chyba mój mąż wcześniej przygotował. To usłyszałam to pytanie, wyjdziesz za mnie? Odpowiedziałam tak, nawet tu jest napisane tak. W międzyczasie pan, który nas wpuścił do tego pokoju i myślałam, że go już nie ma w nim, wyszedł z jakiejś zasłonki, zrobił nam to zdjęcie i powiedział, że za chwilę będzie kolacja. I myślałam, że ta kolacja będzie jakaś przyjdzie zamówiona. Okazało się, że ten pan, który nas wpuścił do tego pokoju, który robił nam to zdjęcie, przygotowywał dla nas kolację. I to był jakiś stek, bo w Korei zwykle na jakieś specjalne okazje, jak ludzie chcą być tacy bardziej on-en, to jest stek. Często na ślubach są steki, często na jakichś kolacjach takich, wiecie, ważnych są steki. Osobiście uważam, że koreańskie jedzenie jest smaczniejsze niż jakiś tam stek, ale właśnie Koreańczycy bardzo często przygotowują na takie rzeczy steka. Pamiętam, że wtedy mocno ten stek zadymił cały ten pokoik i że zjedliśmy go bardzo szybko i że oczy nas piekły od tego dymu tam. Chyba ten pan nie był kucharzem. Tylko zjedliśmy tego steka i stwierdziliśmy szybko, że dobra, to idziemy już i pojechaliśmy do domu. Więc takie to były zaręczyny. Często tak wyglądają zaręczyny w Korei, chociaż przypuszczam, że no, to było 7 lat temu. Ślub był 6 lat temu, ale to było 7 lat temu, niecałe. Więc przypuszczam, że może trochę się zmieniło. Może są jakieś lepsze pokoiki zaręczyn, ale bardzo to jest zabawne wspomnienie. Często to wspominamy w sumie z moim mężem. Za każdym razem, jak jemy jakiegoś steka. Tak, więc przypnę sobie to na lodówkę. To był niespodziewany story time w tym odcinku. Nie wiem, czy coś jeszcze będzie w tym odcinku. Się chyba za długo rozgadałam, więc dziękuję za uwagę. W ogóle, czy wy widzicie, jakie ja mam czarne włosy na tym zdjęciu?
czarniejsze niż koranki. Miałam taki etap w życiu, że eksperymentowałam z koreańskimi farbami i w końcu ostatecznie zrobiły mi się czarne włosy. Tośmy powspominali. Muszę sobie taki album na zdjęcia zrobić, nie tylko lodówkę na zdjęcia, ale taki album. Chcecie odcinek? Rodzinny album rodziny G? Może to nie jest głupi pomysł. Koniec tego odcinka. Jeżeli macie jakieś pytania, to zadawajcie w komentarzach i to by było tyle. Więc mówię wam pa pa. Musisz dać sobie. Musisz dać sobie. Musisz dać sobie.